Cześć, tutaj Fauder, witam was w nowym odcinku z Hearthstone'a i dzisiaj gramy sobie pojedynek z Apollem. No, cześć wszystkim. Tak więc wybierzemy sobie zaraz jakieś tutaj... Zagram sobie łowcą chyba na początek. Będziesz go expił, czy...? Nie, mam dychę na wszystkich tych trzech, nie wiem. Dobrze, czym, rozumiem. Czym by sobie zagrać inny? To chyba, że zaczniemy coś zupełnie nowego. Coś... Ja też mam jedynki, też mam jakieś... To możemy, ale... Kurczę. Albo nie, dobra, dawaj, dajemy tak, bo będzie trzeba talię robić, to nie ma sensu. Nie no, z podstawową se zagramy po prostu, nie? Wiesz, podstawową talię i jedziesz. Dawaj tak. Nie? Dobra, to ja łowcą najpierw zobaczymy. Hunterem. Strzyżenie owiec. Yeah. Powiem ci, dzisiaj mnie łowca tak rozwalił, miałem 22 HP, użył jakiegoś czaru, który dał plus 3 chyba do ataku i charge'a wszystkim i wystawił mnóstwo po prostu kreatur i mnie zjechał całego, zjadł mnie. Same piątki i szóstki? Nie ma lekko, u mnie trochę lepiej. Dobry start, Bulwo. Tego sobie odrzucimy póki co. Ohohoho, jeszcze gorzej przyszło. No grubo. Dobra, to by było tyle na tą turę. Wiem coś o tym. No i spróbujmy. Tak, tak. Wczoraj oglądałem kolesia, który grał na arenie tym Bristem. Ale koleś koksił. Jaki w ogóle typ. Ja tak nie umiem. Wiesz co, no na arenie to wszystko zależy od tego, jakie ci te karty dojdą, tak? No tak, ale też trzeba umieć złożyć tego decka, nie? Tak, żeby miał sens. Teraz jak już pograłem tym Priestem na przykład, to już mniej więcej chyba wiem. Zobaczymy, okaże się. Nie mojego krokoliszka. Stary, ja nie mam za bardzo czym zagrać, więc... Dobra, to to będzie tak. Twoja ulubiona karta no, przyszła. No, tak, tak. Good. Oh, Jezus. Koleś tutaj miał takie coś życie jakiegoś typa, co ma 8-8, nie? Jest takie, no. Co kosztuje 12 i tam zmniejsza mu się ten koszt w zależności od ilości kart w ręce, które masz. Rzucił go i tamten mu rzucił zmniejszenie życia do 1 HP. I on sobie zrobił Sirensa na swojego i znowu miał 8-8. W ogóle bym nie wpadł na to, że można sobie Sirensować swoich, żeby zdjąć im takie różne debuffy. Wiesz co, tutaj jest tyle kombinacji, możesz swoich odpalać na przykład magiem. Maga bardzo lubię i te wszystkie Raging Worgeny i tak dalej, jak dostaną damage i potem wiesz, Windfury dostajesz plus atak. Sam sobie strzelasz w pysk i nagle masz kolesia, który może ci zrobić 8 damage'u w jednej turze, nie? Koniec swojej tury przerzuci jak wszystkim przyjazdom stronnik. Zrobimy to tak. No. Tak będzie chyba mądrzej, choć chyba się okaże. Szkoda, że ta karta nie poleżała moja ze 3 rundy jeszcze, to bym sobie dobrał trochę. Po wczorajszej grze w ogóle, wiesz, jak wyciągnąłeś z niej chyba z 6 kart, to powiedziałem, że to jest cel numer 1, nie? To jest ostre. Zrobimy tak. Super, ekstra. Nie będziemy się patyczkować. To... Nie wiem, czy nie zrobiłeś źle. Całkiem możliwe. Bo odpalę sobie tego. Aha, bo on się... O, czyli on się buchuje, nie? Tak. Teraz sobie zrobimy tak. Teraz twój ulubieniec wyjdzie. Wczoraj, nie wiecie pewnie tylko bo i skąd, Lepernom zrobił wiadrowi 16 punktów obrażeń jego bohaterowi. Tak było. Łącznie z Deathrattle, który on ma na sobie. Tak było. Także to był MVP jak nic. Ach. O, bida. No przynajmniej musisz go zaatakować. Dobrze. Tak jest. Tyle dobrze. Chyba, że nie. Nie zadzierzę. To też jest straszne. Bo to jest taka karta, która masz automatycznie bonus z niej, nie? No. Zrobimy to. No. Jak to zrobimy? Świnie poświęcimy na tego. Tego
Walniemy tym. Może przeżyję, szczerze wątpię. Nie, lepiej już w tą stronę. Przynajmniej się zadam obrażenia i tak zginąłbym. Bez sensu. Dobra, zobaczymy. Okej. Okay. Uderzę w gong. Co by tu? Yes! Na. Yes. Tak właśnie. Chamstwo. Jeszcze je begerem uderz. Nie begerem, leperem. To jest leper, co? Leper gnom. I ciach. Wow. Dobrze, o to chodziło. O to chodzi. Leper znowu przeżyje. Leper będzie czynił zniszczenie. Prawda jest moją. Si stal świnio. Damn. Tą kartę będę dokładał do każdego deku, żeby tylko usłyszeć sili stal świnio. O, dobra, zrobimy to tak. Tak, uderz mnie za jedno. O nie. Zróbmy to tak. Chociaż. I co teraz? Co teraz? Dobre zagranie. No nic, jak już się tradeować, to tradeować. Tego się nie spodziewałem za bardzo. Te totemy mnie tak kuszają. Dobrze, że on ciebie nie leczy, przynajmniej. No, to jest. Ale w becie, jak była, ta wcześniejsza, bo był taki wipeout w pewnym momencie. No. To jak najbardziej leczyłeś także aha, siebie. To by było przegięte. No, to było takie trochę imba. Bo to musiał być pierwszy cel, bo inaczej dwie, trzy tutaj zostawisz i już kogoś ma 6 HP więcej. Bez sensu. Das Dingo. Co by tu teraz? Co ty tam masz z rymowali? Co by tu teraz? A może nic nie masz? Stary, ja mam tyle kart, że ho ho. I ciut. Dobra, nie mam pomysłu jakiegoś super. Zrobimy to w ten sposób. Rozumiem. Ach. Trudno. Pójdziemy, okay. Pójdziemy ci zbić HP trochę. Poczuj tak. Okej. Chyba sobie jaja robisz. Dobra. Coś by tu jednak trzeba było zaatakować. Ja już to widzę. Najm. No nic, te plus jeden niestety nie za bardzo się przydało. Nie wiem, czy nie zrobiłem źle, czy nie powinienem zabić tego lwa. Właśnie w przypadku Huntera powinno się chyba czyścić wszystkie bestie, jakie są, bo masz te czary, które nawet dają bonus, jeżeli do damage'u, nie? Co masz dwa damage'u standardowo zadaje, a jak masz bestie, no to zadaje 4, nie? Ale 5, bo jest 3 i 5. No. O Jezu. Widzę, że mamy mnóstwo kart. To na pewno. Strzał w pysk musi być. Tylko, że to niedużo mi daje. Teraz jest podstawowe pytanie. Who let the dogs out? Nie, to nie to pytanie. Nie no, nie, to nie to. Dobra, musiałem tego wykończyć. Nie wiem, czy nie był błąd, może 4 HP było ci lepiej zabrać. Te dylematy zabijają. Ale fart! Jaki fart! Nie gadaj. Żaba? Na. No, przyszła się ta karta teraz? Tak, w tym momencie. Okej. Okay. Wow. Stary, no nie mam cię jak poruszyć już chyba. Chyba, że mi coś przyjdzie imba. Imba? Kill all. O, i masz. No, czy ja wiem, czy to jest takie super? No, wiesz co?
To przedłuży moją agonię najwyżej. Te strzały są irytujące. To jest. O, nie wiem, czy dobrym pomysłem nie jest po prostu zawsze zostawiać sobie te dwa. Chociaż, kurczę, z drugiej strony nie masz kart, tego. O, matko. Jaki oklep tu będzie. Straszliwy, sowa cię uderzyła, stary. Lepiej to niż leopard gnom. Wow, ale dostałem kartę. Karcioszkę. Imba? Imba? Imba karta. Urwę ci ten latawiec tam. Ja ci już urwałem latawiec. A czyli ty nie widzisz tego, jak ja ci urwam latawiec? Nie, nie, nie. Aha. Nie. Okej. Okay. No to co? GG. Kończymy zawody. Na to wychodzi. Nie, nie fajnie, nie fajnie. 1-0 dla... Dobra, nagramy jeszcze raz ten odcinek, wiesz? To już nagrywamy trzeci raz, no nie moja wina, że nie potrafisz wygrać, no. Nie, no nie. Stary, no ile razy będziemy nagrywać? Dobra. Weź to wreszcie wrzuć i tyle, no. Jedziemy prejem teraz. Zobaczymy. Na magu mam... Czy Priestem wziąłem. A, okej. Okay. Mam... Na magu mam jakąś taką dziwną talię znalezioną w internecie. Dużo stworów strasznie, wysokich tierów. Wysokich poziomów. Ty, a powiedz mi, masz Shadow Forma, czy nie używasz? Gdzie? Co? Na Priście Shadow Form to jest to, że twoje czary leczące zamiast leczyć robią damage. Tak, miałem coś, mam gdzieś taką kartę, ale nie używam tego. Bardzo dobra karta. Bo masz dwa damage'u, którym możesz sterować gdzie chcesz. Zawsze, co turę, no bo tak, twój no, ale czar to musisz... też robi damage. No tak, ale ta karta musi leżeć na temat, ona długo nie wytrzymuje przeważnie. Nie, 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 jest karta, która ci to daje na stałe. Shadow Form tak? się nazywa. Tak. To ja nie mam chyba tego, wiesz? Jeszcze może... Nie masz 10 levelu? To chyba była standardowa. No muszę zobaczyć. Nie, nie, nie pamiętam. To zerknij sobie, warto mieć. Ja na swoim priście mam i... I czasem jak nie masz kolesia czym dobić, bo tak się zdarza, tą kartę trzymasz w ręku, no to wiesz. Wiesz, no ale to za to muszę się czegoś innego pozbyć, nie? Zobaczę. Generalnie będę od nowa układał tego priesta, bo... Leczyć to ty się nie będziesz. Why? Tak jest. Tylko nie tą kartą. Nie tą kartą. To jest twój ulubieniec. Musimy oczyścić słoneczną stronę. To odczarujesz go. Nie, nie, nie. Już się robi. Tak i tak go muszę wywalić. Twoje zrobił, twoje zrobił. Jak go nie wywalę teraz, to będziesz tłuk co rundę nimi tak. Okej. Okay. Imba totem. Ta karta i tak była już useless bez tego. No te owce, boże. Te sowy są bardzo fajne. No, przyjemne, no jak... Ty, jak ma silence'a, to dajesz sobie. No. Dobra. Zniszczę no coś fajnego. Wywalę ci okna w tej katedrze. I urwę ci ten znak. O, ten. Das Dingo. Ale... Możesz go wywalić bez największych problemów. No no co ty. Dużo ma tych rymowali, jeszcze ma z damage'em więcej niż 5, nie? Bodajże... Tak. Do ataku! Generalnie niezłe to jest. Generalnie lubię, lubię grać Priestem jakoś, nie wiem dlaczego, ale fajnie się tym gra. A jak wejdzie combo, to jest po prostu masakra. Dobra, nie ma... Jest desperackie czasy wymagają desperackich działań. Why? Leo, why? Bo money. Nie bij mnie totemem, nie bądź bezczelny. Dobra, czy masz kolejnego removala? Pewnie masz. Oj. Podaj mi klucz łukowy! Spróbujemy Pass tak. Pass me the arcane spanner! Klucz łukowy.
Dokładnie. Dobra. Let's do this. You bitch! Poczuj moc wichru. Strzał w pysk. Strzał w pysk. Jeszcze przeżył. No nie ten totem, który chciałem, no ale nie można mieć wszystkiego, nie? Jakby teraz mi wylosowało ten totem z prowokacją, to by już było imba, nie? To imba szczęście. Teraz muszę się dobrze zastanowić. Będzie combo razy 5. No w końcu będziesz mógł chyba pokazać ten filmik, bo będzie 1-1. Chamstwo, chamstwo. Co daje ten totem? Aha, to jest, on tylko 1-1 ma, tak? Tak. Ten sposób. Całkiem niezły sposób. Kontrola plansz. Kontrola plansz. Wrota są otwarte. To, że się nakontrolował. No i co? Buff? Zniszcz stronika za atakiem 5 lub więcej. Jaki to jest bezsens, kurde. To nie wystawię, to nie ma. Nie, zagramy w ten sposób. Trololo, trololili. Dobrze, zobaczymy, co wymyślisz ty. Mam pewną grę. Masz pewien tak, pomysł, tak? Tak, mam co zrobić, mam co zrobić. Alright. I to nawet sądzę, że bardzo ładnie mi to wyjdzie. Chamstwo. Czekaj, bardzo też, nieładnie. Jest. Tak się właśnie domyślam. Co? Wow. Takie coś. Nie lubię, jak mi jeden manę zostaje. Bardzo mnie to irytuje. Czuję, że nie zagrałem optymalnie wtedy. Nie zawsze się da optymalnie. No, ale właśnie bardzo mnie to drażni. Z czym wyskoczysz tym razem? To po prostu wyciągnę coś na... Tutaj trzeba zresetować, bo to... No co się gapisz? Kolejny mind control i będę płakał, nie? Czy tak dobrze to chyba nie będzie. W ten sposób, tym razem. Lipa, że nie wybrałem ze dwóch kart wcześniej. Byłoby bieźne. No niestety, nie mam szczęścia, ale... Mroźne wilki są gotowe. O, to jest koksik. Ta karta to jest najlepsza karta, moim zdaniem, jaka chyba jest w całym deku, nie? To jest koksik. Najwięcej chyba wyciągnąłem 9-9 z niego. Ja mówię, dobrze pamiętam. Jezu, jaką kartę dostałem. Imba? Szkoda gadać. A teraz liczyłem na leczący totem, bo miałem nadzieję, że mi się ogr uleczy o jeden i wtedy nie będziesz mógł go skasować. Tak 1-1, ale niestety. Niestety nie losuje mi tak, jak bym skasować. Chciał. Trzeba tutaj wyczyścić trochę, bo to nie może tak być. Aj. Karty nie masz dużo, to może... Może tutaj no nie za wiele. Się... O, dzięki ci Boże za to. No tak, to jak jest... zwykle. Ja dostaję jakieś ścierwo. Tą kartę też niedawno odblokowałem. Nie! Jest! No. Good. Tak jak zawsze, więcej farta niż rozumu. Zawsze to powtarzam. No cóż, top deckować też trzeba potrafić.
Gramy na czas i liczymy na cud. Tyle mogę powiedzieć. Dobry. Siema. Siema. Gramy w LoL'a? Expo? Nie gramy w LoL'a. A co gracie? To Hearthstone. Gramy w Hearthstone. Kurwa, ja nie znam innej gry oprócz WOTA. Ludno. A na... Okej. Okay. Już po widzę. 20 po wszystkiemu. O, ale... ale po pysku. Tak jest. Dwa razy po dychu. Dobra, będzie. Dwa razy przerżnąłem. I tak pójdzie. Tarczy. Dobry, tak. Świetny odcinek na YouTube'a, myślę. No, ekstra. Już widzę, jak dzisiaj ręki mi idą. Dobra, dzięki. Na razie. No. Także, do zobaczenia.